Witam. Gruby. Siema, chudy. Ile ważysz? 112. Ostatni high-leak. Czemu kopałeś w tym boksie? Bo nie chciałeś mi się bić i się zmęczyłem. Tak mi się wydawało. Odezwali się po tym pojedynku twoi wrogowie, twoi rywale. Zawsze się odzywają. Jeden z nich Don Cassio. Widziałeś jego wypowiedzi na swój temat? Będzie ta walka czy nie? Nie. Nie będzie walki z Cassiuszem? Nie. Nie ściągnie. Czemu? Nie ściągnie kicha i tyle. Walkę zrobimy sobie gdzie indziej, kiedy indziej. No ale przecież możecie zrobić. Na moich zasadach. Możecie zrobić grube pieniądze. No to nie, to nie lepiej. Ja sobie grube pieniążki już zarabiam, nie potrzebuję się bić za pieniądze. Nie to, że definitywnie, ale ja na ten moment nie potrzebuję jakiejś zastrzyku gotówki, żeby z tą kurwą wyjść do walki. Okay. Widziałeś, mu zarobić, widziałeś wypowiedź wielkiego Bu na swój temat? Jo, nie chcę się na ten temat grubego gadać. To jest gruba, niedowartościowana parówka. Czyli słyszałeś te słowa, co powiedział na twój temat? Coś tam słyszałem, ale ten gość jest nikim w naszym środowisku. Jest zwykłym gównem, nie ma nic do powiedzenia. Wpływie kogo z siebie robi. Moje towarzystwo, jego towarzystwo, wszyscy dookoła, trenerzy, fighterzy się z niego śmieją. Po prostu on to jest dupowłas, każdemu wchodzi w dupę. Dosłownie każdemu. On myśli, że go wszyscy lubią, a go kurwa nikt nie lubi. No właśnie, mówił na odwrót. Dlatego gruba zwykupuje sobie obserwujące na Instagramie. Muszę znaleźć chwilę, wstawić na filmik, bo go mam cały czas. Także to jest właśnie cała buła, kurwa. Wykupuje sobie Instagramowy, żeby sobie przyjaciół kurwa szukać. Ja mam jeszcze dwa nazwiska, jeszcze jest Daniel Omielańczuk. No i ta walka chyba nie ominie was, co znowu? No ta walka nas nie ominie, ja tylko będę w pełni zdrowy, no to od razu wychodzę i mu wpierdolę. Widzisz, nie warto się było śmiać z Daniela porażki. Nie warto było gadać farmazony, że udawałem kontuzję. Artur Szpilka. Widziałeś jego reakcję na twoje słowa? Ja go tak pierdolę w łeb, jak się kurwa spotkamy. Wyjaśnimy to sobie na solówce i tyle. Nie będziemy się bić na kamerach i tak dalej, wyjaśnimy sobie to sam na sam. Z Cassiuszem nie chcesz się bić, tylko solówka. No. Ze Szpilką ja, solówka. Ja z Cassiuszem nie będę żadnych solówek walił. Aha, czyli jak? Pogłaszczę go po główce. Ale... No, chodź tutaj, chodź. Słuchaj, stary, sobie za dużo nie rozwalaj. Słuchaj no, synek! Synek, bagiacie pierdolne, to cię krew zaleje. No a walka załóżmy wielkim Bu, może być czy nie? Nie, nie chciał nie kicha. Grubas jeden kłamca. Gości miał za honorowego, a kurwa, daj spokój. Wstyd. Przedwczoraj na kanale TV Reklamy oraz Fansportu pojawiły się dość obszerne wywiady z Szymonem Komandosem, znanym lepiej jako polski król syntolu, który zgodnie z przydomkiem zasłynął w naszym kraju poprzez wstrzyknięcie sobie w bicepsy niebezpiecznego preparatu sztucznie wypełniającego mięśnie, dzięki któremu jego ramiona zyskały ogromne rozmiary. Król syntolu zapowiedział, że po tym, gdy w pełni wróci do zdrowia oraz odsiedzi około 1,5-roczny, wiszący nad nim wyrok z przytupem wejdzie do świata freak fightów. Jeśli chodzi o potencjalnych rywali, jest on otwarty na wszystkie propozycje, jednak szczególnie ma na oku Amadeusza Ferreriego oraz Piotrka Szeligę, którzy najbardziej działają mu na nerwy. Na pewno Szeligę bym wziął pod uwagę. Trafiłeś mnie akurat nietypowo, nie wiem czemu, po prostu nie trawię. Tym swoim, nie chcę tu nikogo obrażać, wiadomo, nie, no, ale go się nie trawię. Powiedz mi, czy właśnie mógłbyś zawalczyć się z którymś z nich? Pytam o Amadeusza, ponieważ mówisz, że z Szeligą? Tak. Co za Amadeusz? Myślę, że z Amadeuszem tym bardziej, no w ogóle. Po prostu to jest dwóch klientów, którzy najbardziej mnie denerwują w tym całym internecie i nie podoba mi się.